Witam pana. Czy tu jest nabór do filmu? Tak, tu się odbywa casting do filmu. A pani kogoś szuka? Tak, ja chciałabym zagrać w filmie. W tym albo w innym, bo ja mogę w każdym. Proszę pani, to jest film wojenny. Wszystkie role kobiece są już obsadzone. Nie ma żadnych szans. No, chyba że jest taka mała rulka. Józka partyzanta. No to ja mogę zagrać partyzanta. Ja mojemu Jaśkowi czasem taką partyzantkę odstawię, że hej, ja silna baba jestem. Ale partyzant musi być facetem. A może być gej? Bo ja u nas w Domu Kultury to grałam geja i to na zmianę z księdzem. Z księdzem? Tak, z proboszczem. No ja jakoś wyszłam z roli, ale jemu zostało do dziś. To co, może być gej? Partyzant gejem? Nie, nie, to nie przejdzie. Ale gdyby był ciotą? A nie, nie, ciotek to ja nie będę grała. Ja za młoda jestem. A jaki to film? Cztery pancerni i pies. A to wygracie ten słynny film Cztery pancerni i pies? Tak. To nowa wersja słynnego filmu Cztery pancerni pies. Kaczyński zagra Gustlika, Edgar Gosiewski zagra Czereśniaka, a dziadek Donalda Tuska poprowadzi czołg. No to skoro to jest Czterej pancerni i pies, to ja mogę zagrać psa. Psa? Tak, psa. Mój Jasiek mówi, że się nieźle w domu odszczekuje. O, skoro tak, to masz kluczyki do mojego mieszkania. Kluczyki? A po co? Skoro tak się cudownie odszczekujesz, to będziesz musiała jeszcze powarczeć w moim mieszkaniu i powyć w moim łóżku.